Dzisiaj rozpoczynamy taki cykl opowieści z paki pick-upa, który jest z tyłu. Ciężkich tematów, dlatego że nasz kanał jest dość miałki, jeśli chodzi o to. To są jakieś tam poszukiwania śmieci plus testy urządzeń. Natomiast chciałbym powiedzieć o rzeczach ważkich, które są ważne dla nas wszystkich. W dzisiejszym odcinku będzie organizacja ukraińskich nacjonalistów i ukraińska powstańcza armia i Wołyń. To jest ciężki temat. Mój ojciec 5 dni spędził przysypany darnią świerkową, mając 5 lat. Nigdy mi o tym do końca nie powiedział. Ukrywał się w trakcie tej rzezi wołyńskiej, także mnie to dotyczy bezpośrednio. Mój dziadek jako oficer został rozstrzelany przez Rosjan w Katyniu, więc gdzieś takie sprawy dotyczą mnie osobiście. Nie jest to jakieś moje polityczne spojrzenie, ani Mariusza polityczne spojrzenie. Chcielibyśmy o tym porozmawiać, dlatego że zginęło 200 tysięcy naszych rodaków. Nigdy ta zbrodnia do końca nie została rozliczona. W żaden sposób. Żeby dostać jakąś dyspensę, trzeba naprawdę posypać głowę popiołem i przyznać się po prostu do błędu, potwierdzić, że coś takiego było. To jest szczere przyznanie się, szczera pokuta po prostu. I później następuje zadośćuczynienie. Tego nie ma. To jest zbrodnia ludobójstwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wielu wrzuca chłopców z Ukrainy, wrzuca na Instagram piękne znaczki z UPA i pisze o ukraińskich bohaterach. Natomiast jeżeli mówimy o zbrodni ludobójstwa, to te obie organizacje, które wymieniłem na początku, były ściśle związane z faszystowskimi Niemcami. I dziwnym by było, jakby Niemcy teraz oficjalnie zaczęli obchodzić urodziny czy święta Adolfa Hitlera czy Geringa oficjalnie i prezydent tego kraju uczestniczyłby w takich obchodach. To się dzieje na Ukrainie. Ja nie mam nic do Ukraińców, natomiast mam tutaj duże zastrzeżenia do tych, którzy rządzą tym wszystkim i po naszej stronie i po tamtej stronie, że nie rozwiązano tego problemu. Te ofiary drugi raz poniosły śmierć. Pierw poniosły śmierć w strasznych katuszach. 200 tysięcy naszych Polaków, 70 tysięcy Ukraińców także było zabitych. Ormian, to nie tylko Polacy, nie tylko jedna nacja. I to jest zbrodnia ludobójstwa. Zbrodnia ludobójstwa nigdy nie powinna być kwestionowana, tak jak nie jest kwestionowany Holokaust. A dlaczego tutaj się to kwestionuje? Dlaczego się obchodzi premier Ukrainy Poroszenko, obchodzi, składa po prostu wieńce? Bandera ma stawiane pomniki. Nazwy ulic są nazywane nazwami bandytów, morderców, oprawców, którzy nigdy nie powinni być honorowani żadnymi zaszczytami. W mundurach niemieckich obchodzi się, i to można znaleźć na YouTubie, można znaleźć w telewizji ukraińskiej, obchodzi się takie święta. Dlaczego nikt z polskiego rządu, nikt z ukraińskiego rządu tym się nie zajmie? Nie zadośćuczyni tym. Ci ludzie zginęli w strasznych warunkach. Często byli w kościołach, często spędzali Boże Narodzenie, byli mordowani za pomocą narzędzi rolniczych. Tak, narzędzi rolniczych, bo niewiele było broni. W okrutny sposób przez cywili ukraińskich. Naprawdę, to są dantejskie sceny, z opisów wynika, że mordowano na przykład głowę rodziny i kazano matce i córce zjeść tą głowę. To są naprawdę treści na niezły horror. To tylko wyobraźnia, najczarniejsza wyobraźnia człowieka może coś takiego zrobić. Ale pomijmy te fakty. Pomijmy te fakty, to się wydarzyło. Dlaczego nie ma pomników? Dlaczego się o tym głośno nie mówi? Nie opowiada się o tym, co się stało? I nie zadośćuczyni się publicznie na scenie międzynarodowej, nie zadośćuczyni się twierdząc, że była to zbrodnia ludobójstwa i powinna być w odpowiedni sposób uhonorowana. Władze ukraińskie powinny po prostu się do tego przyznać. Powinny być kategorycznie zabronione pokazywanie odznak UPA i OUN, tak samo jak swastyk. Powinno być zabronione w internecie. Te symbole, te znaki są w przestrzeni. Ja widzę to na Instagramie cały czas. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale... Znaczy, wiadomo, że po pierwsze, lokalizacja nasza w Europie jest taka, jaka jest. Jesteśmy od zawsze pomiędzy młotem a kowadłem, odkąd się zaczyna, powiedzmy, od 1966 roku oficjalna historia Polski. No to jesteśmy pomiędzy najpierw jednym mocarstwem, później dobiło do niego drugie mocarstwo, tak? W obecna sytuacja geopolityczna, no każdy wie, jaka jest, tak? Zależy nam jako krajowi, jako naszym władzom i jako ogólnie Unii Europejskiej zależy na silnej Ukrainie. I wiadomo, że każdy kraj buduje swoją tożsamość narodową na historii, na wydarzeniach i na bohaterach. Natomiast sama Ukraina ma tych bohaterów, no takich, jakich ma. I przykre jest to, że to jest bardzo trudny temat, bo tak naprawdę
przykre jest bardzo, że kraj sąsiadujący z nami, któremu pomagamy, i tak jak powiedział Michał, ja nie mam nic osobiście do Ukraińców. Ja tak, oczywiście, że tak. Do, bo mówimy o historii, tak. Pracowałem, pracuję w jednej firmie z Ukraińcami i są to bardzo fajni ludzie, tak? Mam kilku znajomych, osobiście do nich nic nie mam. Natomiast faktem jest, że doszło do tragedii, której nie ma możliwości zakwestionować. Są piękne, są bardzo konkretne książki na ten temat, napisane przez badaczy, przez historyków, przez pasjonatów, którzy, niektórzy z nich też zostali dotknięci tą tragedią w bliższy czy w dalszy sposób po prostu, żeby naświetlić, pokazać tą sytuację, przeprowadzali za własne pieniądze, bez żadnych sponsorów, bez niczego, badania, które są bardzo rzetelne. I jak się czyta to, no to naprawdę włos się na głowie jeży, można sobie znaleźć w internecie wszystkie możliwe sposoby. Wychodzi na jaw coraz więcej, że cała akcja nie była jakby oddolnym ruchem, tylko była mocno sterowana. No, Kościół grekokatolicki i hierarchowie brali czynny udział i osobiście, i nawoływali do tych masakr, prawda? To kobiety ze wsi, to chłopi ze wsi mordowali tych Polaków i tych Ukraińców i ich inne nacje. To nie jest tak. Ale ja się pytam, gdzie jest nasze państwo? Gdzie są ekshumacje? Ci ludzie zostali w ziemi. Żyją potomkowie, dzieci, które ocalały. Nigdy im nie zostało to wynagrodzone w żaden sposób. Nigdy nie zostało im, nie została im dana żadna pomoc, jeśli chodzi o to. Oni z tej rzezi ocaleli w traumatycznym stanie. To zostało do końca życia gdzieś tam zakodowane. I można te opisy przeczytać. I ci ludzie w żaden sposób nie zostali upamiętnieni. Tu już nie chodzi o odszkodowania, tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o powiedzenie w twarz. Tak jak mówimy o Holokauście, zobaczcie, mamy Muzeum Polin, mamy wszystkie te rzeczy, honorujemy, mamy święta, prawda, przyjeżdżają delegacje. Jest super, to jest okej. Ale dlaczego nie mówi się o Wołyniu? Powstały jakieś filmy, została jakaś data wyznaczona, gdzie obchodzimy święto, ale cisza i cisza i nic więcej. Ci ludzie tam leżą, te wioski nie istnieją, te miejsca zostały wycięte po prostu w zdjęciu. Zniknęły z mapy i ci ludzie zostali w ziemi. Kobiety, dzieci manualnie, ręcznie pomordowani leżą tam i nikt z tym nic nie robi. Dlaczego tak jest? W imię właśnie poprawności politycznej. Ja myślę, że tutaj trzeba po prostu, żeby dostać wybaczenie, trzeba szczerze odpokutować za swoje winy i zadośćuczynić. I tego nie ma po prostu. Tylko tu nikt nie mówi o pieniądzach, tylko mówi o oficjalnym przyznaniu się do ludobójstwa, które miało miejsce. Dlaczego ludobójstwo w Bośni zostało uznane, opracowane przez Amerykanów? Nie ma wątpliwości do pewnych rzeczy. Wiadomo, że zawsze są jakieś cienie i pewne rzeczy, ale jest to oficjalnie już opracowane i znane. My tego nie mamy. To jest nasza geopolityczna sytuacja, tak jak Mariusz powiedział, że my jesteśmy pasem ze wschodu na zachód, w którym w komunie miały przelatywać samoloty, przejeżdżać czołgi i pociągi po prostu z towarem. Poligonem. Tak, mieliśmy tylko poligonem i mieliśmy zachować po prostu, pan Wojciech Jaruzelski był zobowiązany, żeby zachować tą przestrzeń, ten pas zieleni, przez który musiały ze wschodu po prostu jednostki mogły się do serca Europy przedostać po prostu. I tyle. I to zostało, tylko co z tymi ludźmi, co z tymi dziećmi, które tu zostały, których rodziców na ich oczach pomordowano w bestialski, manualny sposób. Dlaczego nikt z tym nic nie zrobi? To są karty historii i tutaj nie mówcie o polityce, nie mówcie o tym, że gdzieś eskalujemy jakiś problem, bo nie eskalujemy. To jest zbrodnia ludobójstwa. To tak jakbyście chcieli podważyć Holokaust. Życzę szczęścia. Nierealne. Jak się wczytać w książki, postudiować trochę historii, no to można się dowiedzieć, że sytuacja od odzyskania niepodległości, właśnie gdy rząd ówczesny Polski wziął się za temat Ukrainy, nie była też do końca w porządku. Wysłaliśmy swoją administrację, swoich sołtysów, swoich urzędników, nie dając tym Ukraińcom możliwości awansu społecznego w tym kierunku. Też rozumiem, że był to poddatny, dzięki między innymi takiej polityce, poddatny grunt, aby doszło do takiej tragedii. Ukraińcy ówcześni, właśnie ci założyciele UPA i tak dalej, wyczuli moment, kiedy zaczęło się robić nieciekawie i na agresji Niemiec na Rosję chcieli skorzystać, ugrać coś swojego. Tak naprawdę nie, ani w planach Niemców, ani w planach później Rosji
Ukrainy nie było jako osobnego kraju, natomiast no, oni mieli nadzieję, że stworzą odrębny byt. No i właśnie stało się to, co się stało, tak? Znaczy wiesz, to nie tłumaczy ludobójstwa. Ja rozumiem wszystko, natomiast no, zabijanie kobiet i dzieci w bestialski sposób, znaczy nie ma znaczenia, czy w bestialskim, to jest zbrodnia ludobójstwa i to jest nie do zakwestionowania w tej chwili. Natomiast no, do wybitnych no, rzezi dochodziło tam. Taka jest prawda. Michał ma bezpośrednio ma w rodzinie przykłady. Ja mam może w trochę dalszej rodzinie dalekiego wujka, powiedzmy, któremu udało się stamtąd uciec jako młodemu chłopakowi. Po prostu jak zobaczył, z głębokiej naprawdę Ukrainy uciekał. Uciekł aż w Kielecczyznę, w swoje rodzinne strony i przechodził przez te wymordowane wioski. Jak już się tam troszeczkę uspokoiło, jak można było po prostu opłotkami przez lasy kierować się w stronę Polski. Moja mama bardzo dobrze znała z bezpośrednich jego opowiadań, co widział. On też nie chciał mówić wszystkiego, ale właśnie najgorsze były te opisy tych małych dzieci, które w bestialski sposób okaleczone były zostawiane przy życiu. To jest zezwierzęcenie, które nie miało miejsca nawet w niektórych ekstremalnych przypadkach. I oczywiście nie jest naszą domeną, żeby porównywać to między okrutnością Niemiec czy Ukraińców. Natomiast umówmy się na jedną rzecz, że to robiły osoby cywilne, to robili chłopi, mieszkańcy wsi podburzeni przez jakichś dowódców UPA i OUN. Ale robili to z takiego powodu, nie mieli jakiejś motywacji specjalnej. Zawsze Polacy byli jakimś tam wrogiem, prawda? Byli traktowani jako okupant. Ale no, były lachy. No. Ale to nie tłumaczy zabijania ludzi. No to tak jak w tym momencie byśmy zaczęli mordować, nie wiem, jakąś inną nację, która nam przeszkadza, prawda? Moglibyśmy teraz mordować Ukraińców, bo oni, prawda, gdzieś tam są i zabierają nam pracę. To nie tłumaczy zbrodni ludobójstwa. Tak jak powiedziałem na samym początku i to powtórzę jeszcze raz. Zbrodnia ludobójstwa jest ponad polityką, ponad podziałami i jest nie do obronienia. Nie da się tego bronić. Tak jak powiedziałem, tak jakbym ja bym chciał teraz w tym momencie obronić zbrodnię w Auschwitz, obronić Holokaust i powiedzieć, że w sumie Niemcy tu mieli motywację. Nie mieli. I tak samo nie ma motywacji, żeby obchodzić jakiekolwiek wytłumaczenia, obchodzić jakiekolwiek święta, honorować tych zbrodniarzy. To są zbrodniarze. To nie są bohaterowie. To nie może być bohater. Osoba, która brała udział w ludobójstwie i mordowała ludzi, nie odkupi tych win w ten sposób, że jest, nie wiem, dla kogoś... Zamiatając sprawę pod dywan. Jest, także... Tak, to było 70 lat temu. Nie mówmy teraz o tym. Także, kochani... A co ma nasz kraj? Nasz kraj tak ma naprawdę jeden film, który... Tak. Który w bardzo dobry sposób, bo ja bardzo czekałem na film Wołyń, bardzo czekałem. Odkąd tylko pojawiły się pierwsze informacje, że taki film będzie nakręcony i zawsze to powtarzam, że bardzo się tego filmu bałem, bo gdy tam pojawił się zarys fabuły, że to będzie o miłości Polki do Ukraińca, bałem się, że z tego filmu będzie miałki, tak? Albo romansidło takie typowe, albo znowu film pójdzie w jakieś niesamowite klimaty gorowe takie, że będzie orgia krwi i zbrodni. Tak, przesadzony będzie. Natomiast film pokazuje pięknie kawałeczek tej historii i jak się dobrze przyjrzeć, to faktycznie pokazuje, jak wyglądało tam życie, że Ukraińcy faktycznie byli prostymi chłopami zazwyczaj, bez możliwości awansu społecznego na urzędników, nie było wtedy jeszcze dla nich szkół i tak dalej. I ten film fajnie pokazuje... Dysproporcje, tak. Tak, dysproporcje, fajnie pokazuje zachowania Ukraińców w momencie, kiedy Polacy wracają, uciekają po kampanii wrześniowej, gdy wkraczają Niemcy na ich tereny, gdy wkraczają później Rosjanie na ich tereny. Film jest bardzo fajnie stonowany, pokazuje tyle, ile można było w takim filmie pokazać. I oprócz tego filmu nie mamy i kilku książek, do których trzeba się dokopać, bo to nie są powszechne książki. Pozycje, tak. To są pozycje wydane kilkanaście lat temu. Ja pamiętam, mój brat cioteczny jeszcze na początku, ojejku, jeszcze 10-12 lat temu, jak mówił to swoim znajomym o tej sytuacji i pokazywał książki, to niektórzy z nich nawet nie mieli pojęcia, że taka sytuacja miała miejsce. 12-15 lat temu rozmawiałem z nim i mówi,
zaczęliśmy rozmawiać o Wołyniu i ludzie nie wiedzą, co to było. Ludzie, to jest bardzo słuszną rzecz, którą poruszył Mariusz. Wiele osób nie ma świadomości ani skali. 200 tysięcy naszych rodaków. To nie mówimy o 5-2 tysiącach. To jest gigantyczna zbrodnia ludobójstwa, ale były inne nacje. To jest bardzo istotna rzecz. I pamiętajcie o jednej rzeczy, to co powiedziałem na początku. Organizacje ukraińskie ściśle współpracowały z Niemcami, z faszystowskimi Niemcami. SS Galicjan. Nie mamy o czym gadać, tu nie ma wytłumaczenia po prostu na to. Moi drodzy, nie przedłużajmy tematu, temat jest ciężki, bolesny, można byłoby gadać naprawdę długo. Napiszcie pod tym filmem w komentarzach, co byście chcieli od nas jeszcze usłyszeć, o czym byśmy jeszcze porozmawiali, bo to są ciężkie tematy, ale to jest nasza historia, nie, z nami nierozerwalnie związana, z tym, co robimy, z naszą pasją. To jest element naszej rzeczywistości, bez względu na politykę, bez względu na wyznanie. Tutaj nie ma, to jesteśmy winni to po prostu ofiarom i ludziom, których już nie ma, których zostali jacyś spadkobiercy, ich spuściźnie. Jesteśmy winni po prostu, żeby mówić prawdę i mówić szczerze to, co nas boli. I pamiętać o tym. I o tym pamiętać. Bo także zapominając o tych, przemilczając takie sytuacje, takie historie, zabijamy tych ludzi po raz drugi. Umierają na nowo. Zabijamy tych ludzi po raz drugi. I tym kończymy, to są ważne słowa. Przemyślcie to wszystko, piszcie pod filmem i do usłyszenia.